Dzień dobry Państwu. Ogromnie miło mi powitać Państwa tutaj w siedzibie Teologii Politycznej, ale to spotkanie, dodajmy od razu, z wyłączeniem publiczności. Właściwa nasza publiczność znajduje się przed ekranami pewnie komputerów, zatem kłaniamy się Państwu nisko. Spotkanie poświęcone książce Pamięć Polski, Pamięć Sąsiadów, Pamięć Europy pana doktora Pawła Okielskiego. Autor jest oczywiście z nami. Przypomnijmy, dodajmy, to znakomity historyk, politolog, współtwórca Muzeum Powstania Warszawskiego, związany także z Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, wcześniej także wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, panie doktorze. Jest z nami także pan profesor Rafał Chwedoruk. Pan profesor jest politologiem związanym z Uniwersytetem Warszawskim, a co w kontekście naszego dzisiejszego spotkania szczególnie ważne, jest także autorem monografii, bardzo niedawno w gruncie rzeczy wydanej, Polityka historyczna. Dzień dobry, panie profesorze. Witamy także pana profesora Dariusza Gawina, od wielu lat związanego ze środowiskiem teologii politycznej, a także wicedyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, autora wielu książek, spośród których wiele także dotyczy szeroko rozumianej polityki historycznej, pamięci historycznej, tożsamości narodowej, także europejskiej. Dzień dobry. Dodam jeszcze, o to mnie proszono, to ważne, że to spotkanie może się odbyć nie tylko oczywiście dzięki Teologii Politycznej, która jest gospodarzem właściwym tego, nie tylko tego miejsca, ale także tego spotkania, wydawcą tej książki, ale również dzięki Narodowemu Centrum Kultury, które wsparło nasze spotkanie poprzez program Kultura w sieci. Ja nazywam się Jakub Moroz i już nie czekając, nie zwlekając, przechodzę do rzeczy, do pamięci i do polityki historycznej, która jest pojęciem, które to pojęcie jest pojęciem niezwykle szerokim w gruncie rzeczy i skomplikowanym, ale także pojęciem, które ma swoją niezwykle burzliwą historię w Polsce. Chciałbym zatem poprosić panów o autorską rekonstrukcję tej historii, to znaczy co rozumiano przez pojęcie polityki historycznej wtedy, kiedy ona w ogóle wchodziła do obiegu publicznego w naszej debacie w III Rzeczpospolitej, a stało się to, powiedzmy jeszcze, w dużej mierze dzięki środowisku tak zwanych muzealników, czyli intelektualistów współtworzących Muzeum Powstania Warszawskiego. To pojęcie wtedy, kiedy się pojawiło, oczywiście wywołało ogromne spory, wywoływało je także później przez lata. Mam wrażenie, że ulegało także rozmaitym formom, być może nawet zawłaszczeń. O to jestem także ciekaw, czy polityka historyczna to dziedzina, która łatwo poddaje się zawłaszczeniu, czy ulegała także w naszym kraju rozmaitym zawłaszczeniom, a może po prostu używano go w różny sposób. No i jak się dzisiaj rozumie politykę historyczną? Czy kształt tego pojęcia się zmienił? Czy spory wokół tego pojęcia ucichły? Czy jedynie zmieniły się pola napięć, pola sporów? W dalszym ciągu także, czy polityka historyczna jest już dzisiaj w pełni legitymizowana? Czy to jest taki ruch ewolucji, czy może przedarcia się, właśnie uzyskania legitymacji od potępieńczych często tyrad wygłaszanych pod adresem polityki historycznej i tych, którzy chcą ją uprawiać, do pełnej akceptacji? Czy rzecz wydaje się bardziej złożona? Zacznijmy od pana doktora. Bardzo dziękuję. Tak, to prawda, że to pojęcie przeszło pewną ewolucję. Wydaje mi się, że jesteśmy znacznie dalej w dyskusji nad polityką historyczną niż to było na samym początku, co zrozumiałe. Wtedy, jak być może po prostu nowe pojęcie, to wzbudziło wiele emocji. Być może tutaj zagrały jakieś złe konotacje związane z okresem totalitarnego państwa, które właściwie przyjmowało jedną
interpretację przeszłości i ją narzucało, a polityka historyczna w warunkach demokratycznych, tak jak każda inna polityka, wygląda zupełnie inaczej niż w warunkach totalitarnych. Wiele sporów w momencie, kiedy polityka historyczna pojawiła się na scenie debaty publicznej, budziła kwestia samego pojęcia historii, to znaczy wielu historyków oburzało się na łączenie tych dwóch słów, polityki i historii, twierdząc, że historia jest nauką i nie podlega polityce jako nauka, że powinna być zupełnie niezależna od polityki. Wtedy pojawiło się zresztą też pojęcie polityki pamięci, które część dyskutantów uznała za bardziej odpowiadające naturze rzeczy. Dla mnie to zawsze było takie sztuczne wprowadzanie podziału, no troszkę jakby wprowadzić podział między politykę gospodarczą i politykę ekonomiczną. To znaczy ekonomia jest nauką, a gospodarka jest realnie istniejącym bytem, który jakoś musi funkcjonować. Tych dwóch pojęć używa się zamiennie, więc ja nie ukrywam, że również pojęć polityka historyczna i polityka pamięci używam raczej zamiennie, choć są tacy, którzy wprowadzają rozróżnienia między tymi dwoma pojęciami. Powiedziałem, że to pojęcie, czy jego miejsce w dyskursie publicznym zmieniło się przez tych kilkanaście lat. Mam wrażenie, że teraz już właściwie wszyscy zaakceptowali, nawet jeżeli czasem wciąż uważają, że właśnie polityka pamięci jest lepszym pojęciem niż polityka historyczna, zaakceptowali istnienie oraz zastanawianie się nad tym, kto, w jaki sposób, jakimi narzędziami powinien ją prowadzić, a już nie negują samego faktu, że państwo, społeczeństwo, wspólnota poprzez swoje ustosunkowywanie się do historii, do pamięci prowadzi jakąś politykę historyczną. To mogą być różne polityki historyczne prowadzone przez różne instytucje, one mogą być w sporze, tego może dotyczyć właśnie ten dyskurs. Natomiast już wszyscy chyba przyjęli do akceptującej wiadomości, że coś takiego się dzieje. I wracając do tego lęku pewnego rodzaju, który się pojawiał, że polityka historyczna jest takim narzucaniem jednej jednoznacznej wizji, no to jest właśnie przypadek państwa totalitarnego. W kraju demokratycznym to jest właściwie niemożliwe. Oczywiście państwo ma potężne narzędzia, ale istnieje bardzo wiele instytucji, które są od rządzących niezależne, mogą prowadzić własną politykę historyczną, uczestniczą w debacie. Co więcej, tak samo jak wizje polityki gospodarczej podlegają weryfikacji wyborczej, również wizje polityki historycznej mogą podlegać weryfikacji wyborczej, która w demokratycznym państwie co kilka lat ma miejsce. Ale chciałbym jeszcze dopytać, jak pan rekonstruuje powody, dla których polityka historyczna wywoływała tyle napięć i powody, dla których dzisiaj, jak rozumiem, już tych sprzeciwów nie wywołuje? Ja myślę, że takim podstawowym powodem był fakt, że w latach 90. w sposób niedopowiedziany, to znaczy nie nazywając tego polityką historyczną, środowiska kształtujące wówczas debatę publiczną, kształtujące też scenę polityczną, w pewien sposób narzuciły swoją wizję polityki historycznej, taką niezwykle liberalną, to znaczy taką, gdzie państwo się wycofuje z prowadzenia aktywnej polityki historycznej. Nie powstało żadne nowoczesne muzeum historyczne. Niewiele powstało dobrych filmów historycznych. Oczywiście to nie jest tak, że w ogóle tego nie było, ale państwo bardzo mocno się wycofywało z tego. Miała miejsce taka dosyć paradoksalna sytuacja, że historia jako dziedzina wiedzy przestała być poddana ograniczeniom. Historycy mogli bez większych problemów wypełniać białe plamy, badać kwestie dotychczas będące tematami tabu, a jednocześnie ta historia w dużym stopniu została wypchnięta poza główny nurt debaty publicznej.
I taka wizja polityki historycznej, co wynikało, jak sądzę, z pewnych lęków tej liberalnej części polskiej sceny politycznej czy polskiej debaty publicznej przed wzbudzaniem mocnych więzi wspólnotowych, mocnych więzi tożsamościowych. Taka debata, czy taka narzucona wizja polityki historycznej i to w dodatku nie nazwana wizja, tylko taka po prostu stworzona, była tym środowiskom na rękę i to dlatego wzbudziło taki opór, że poprzez wprowadzenie samego pojęcia wymuszona została dyskusja, w jaki sposób państwo, społeczeństwo, wspólnota ma się do swojej tożsamości, do swojej historii odnosić. A przez kilkanaście lat tak głębokiej dyskusji na ten temat nie było. No i ci, którzy byli, nazwijmy to, zwycięzcami w tym sporze, nie bardzo chcieli takiej debaty. Panie profesorze. Przyczyn z wielu powodów pan profesor Gawin, jako nie tylko świadek, ale i twórca historii, dobrze, powinien zabrać głos. Jak to mówił Andrzej Dobosz, twórca i tworzywo w rejsie. Po pierwsze, to jest tak, że polityka historyczna po prostu jest zawsze prowadzona i każda władza polityczna od starożytności prowadzi politykę historyczną. Kwestia jest taka, że pojawiło się pojęcie, które nazwało pewien obowiązek państwa, także i demokratycznego. Wskazało ten obowiązek i wskazanie tego obowiązku i posłużenie się tym pojęciem wskazywało na to, że w naszym rozumieniu albo ludzi, którzy byli związani z tą ideą mniej więcej 20 lat temu, bo to jest kwestia 20 lat, uważało, że została zaniedbana. Paweł już mówił o latach 90. Ja bym tutaj zarysował taką plan szerszy, węższy tego całego zjawiska. W sensie sytuacji intelektualno-politycznej Zachodu to jest hasło końca historii Francisa Fukuyamy. Ja pomijam już, że tak naprawdę on tę książkę pisał w oparciu analizę fenomenologii ducha Hegla u Korzewa, bo to nie chodziło o to, że nie będzie nigdy wydarzeń, tylko że historia dobiegła kresu, bo ona wielokrotnie dobiega kresu. Ona wielokrotnie dobiega kresu wtedy, kiedy ludzie przestają, że tak powiem, walczyć ze sobą i zwycięża coś, co kiedyś Robert Krasowski nazwał ideologią ciepłej wody w kranie, czyli taka letniość. Założenie, że historia jako gwałtowny dramat moralny, w którym spierają się wielkie idee, ale i także narody, walczą o miejsce, o wpływy i tak dalej, że on się zakończył. Polacy mogą wyjść z tej wielkiej rzeki dziejów, położyć się na brzegu i odpoczywać, ewentualnie patrzeć jeszcze na tych, którzy w tej rzece cały czas się znajdują. Takie było przekonanie intelektualne na Zachodzie, takie było także w Polsce. Okoliczności polityczne były jeszcze takie, że władzę polityczną oraz rząd dusz sprawowały dwa środowiska, które z różnych powodów nie były zainteresowane w sięganiu do historii. Oczywiście, a z drugiej strony oczywiście były bardzo w tej historii zanurzone. To byli liberałowie posolidarnościowi oraz postkomuniści. Liberałowie posolidarnościowi wywodzili się z tradycji krytycznego patriotyzmu, takiego, który najlepiej streszczał w tym podejściu do historii słynne teksty Jana Józefa Lipskiego. Oni byli wielkimi patriotami, ale jednocześnie, jak to w wierszu Kasprowicza, rzadko na ich wargach pewne wyrazy gościły, ponieważ tak byli wychowani, ukształtowani, taką mieli wizję rzeczywistości. Bo nie można im odmawiać patriotyzmu, tylko uważali, że to są rzeczy, które z jednej strony są zostawione do dyskrecji, jeśli tak można powiedzieć, sumienia każdego obywatela, a z drugiej strony one zawsze wtedy wyzwalały odwoływanie się do przeszłości, szczególnie w kontekście politycznym. Od razu u nich wywoływało taki odruch, że przywoływali takie związki frazeologiczne jak podbijanie bębenka, szum husarskich skrzydeł, jak wszystkie te takie skojarzenia z Mrożka, Gombrowicza i takiego myślenia krytycznego. Więc oni nie chcieli tego robić i tutaj spór cały o politykę historyczną 20 lat temu czy kilkanaście lat temu rozgrywał się pomiędzy
to była wojna domowa w obrębie posolidarnościowych elit intelektualnych i politycznych także, i to był jeden z elementów tego sporu o to, jaki jest kierunek transformacji i w jakim kierunku i jak można zrobić dobry użytek z historii w tym sporze. Bo to był, bo spór o kierunek transformacji był jednocześnie sporem o obraz tożsamości polskiej, która ma powstać w wyniku tej transformacji. A drugim środowiskiem byli postkomuniści, którzy w oczywisty sposób nie byli zainteresowani w zbytnim grzebaniu się w przeszłości, dlatego że po prostu mieli trupy w szafie. I oba te środowiska na przykład podejmowały takie próby zbudowania własnych narracji historycznych, które by legitymizowały III Rzeczpospolitą. Pamiątką po tych próbach jest okrągły stół, mebel, który znajduje się w jednym ze skrzydeł Pałacu Prezydenckiego, który tam został umieszczony, jak ja to nazywam, jako relikwia legitymizacyjna przez Kwaśniewskiego, ale to się nie przyjęło. I teraz odbyła się walka na temat tego. Liberałowie, posolidarnościowi oraz postkomuniści zakładali wobec tego, że w sferze wartości oni, każdy z nich wybierał swoją wersję przeszłości, ale zakładali, że istnieje coś, co ja bym nazwał laseferyzmem aksjologicznym. Znaczy, że państwo nie jest zobowiązane do wspierania jednej z tych opowieści, chociaż oczywiście też potem i tak organizowali akademię, organizowali spotkania, organizowali uroczystości przed grobem nieznanego żołnierza i tak dalej, bo najpierw kwestionowano pojęcie polityki historycznej, potem próbowano je obłaskawić, że przecież zawsze była polityka historyczna i oni też robili taką, jak trzeba. Przecież Wałęsa przejmował insygnia od prezydenta Kaczorowskiego, zebrał tutaj ludzi z zachodu, żołnierzy polskich sił zbrojnych, hakowców i tak dalej, urządził wielkie spotkanie ze swojej prezydentury, taką defiladę jakby na placu Piłsudskiego, zwycięstwa, która się nie odbyła wtedy po II wojnie światowej. Ale to wszystko było robione środkami tradycyjnymi i takimi, jeśli tak można powiedzieć, ubogimi, tak bym to nazwał, to były środki ubogie. I spór o politykę historyczną. Trzeba pamiętać, że książka, która pierwsza miała tytuł Polityka historyczna, która była pokłosiem takiej konferencji zorganizowanej na Długiej w Agadzie, na tej konferencji zjawił się Jarosław Kaczyński i Jan Maria Rokita. Bo trzeba pamiętać kontekst, ten spór wchodzi w decydującym momencie sporu, jak powiedziałem, kierunek transformacji i o to, jaka ma być III Rzeczpospolita, po aferze Rywina. Do władzy szedł PO-PiS. Czyli posolidarnościowy sojusz liberałów, konserwatywnych liberałów i patriotycznej prawicy, jak to się wtedy mówiło. Jednym z elementów tej tradycji był antykomunizm, ale w drugim sensie także sięgnięcie do polskiej tradycji. Mówię o tym dlatego, że za chwilę ci uczestnicy tej fali, której jednym z elementów budowy było wprowadzenie pojęcia polityki historycznej, oni sami zaczęli ze sobą walczyć. I wybuchła wojna domowa w obrębie posolidarnościowych sił politycznych, których jednym z elementów stało się pojęcie polityki historycznej. To jest ten kontekst. To było prawie 20 lat temu. Od tamtej pory się wszystko zasadniczo zmieniło i te wszystkie rzeczy, które wtedy nas popychały do wprowadzania tego pojęcia i do walki o jego miejsce w debacie intelektualnej oraz politycznej, one w zasadzie zostały załatwione. Dzisiaj młodzieży by trzeba było historycznie odtwarzać warunki, w których to się rodziło, ponieważ jak każdy sukces znosi przesłanki swojego zaistnienia. Czy świat, w którym żyjemy, jest już inny niż 20 lat temu i wobec tego tamte dyskusje w pewnym sensie są historyczne, bo dzisiaj nikt już nie dyskutuje, to też Paweł powiedział, czy prowadzić politykę historyczną, tylko jak ją prowadzić. Ewentualnie ludzie, którzy nie lubią tego pojęcia, bo od 20 lat z nim mają kłopot albo z nim walczą, wolą politykę pamięci czy jakiekolwiek inne tego rodzaju omowne nazwania problemu. Ale jak powiedziałem na samym początku, myśmy wychodzili z założenia, że państwo polskie wycofuje się ze sfery, która jest naturalna w każdej wspólnocie politycznej. Może ją robić każde, także demokratyczne państwo musi podjąć decyzję, kiedy ma święto narodowe, czego uczy w szkole, jakie symbole i postaci daje na banknoty, na znaczki pocztowe. To wszystko, co na Zachodzie było od pokoleń ustalone, myśmy wchodzili w momencie załamania komunizmu, musieliśmy załatwić to w kilkanaście lat. Jak mówię, był ten laseferyzm aksjologiczny lat 90.
myśmy chcieli zwrócić uwagę na to, że demokratyczne państwo polskie także ma pewne obowiązki w tej sferze. I tak się zdarzyło, że prezydent ówczesny Warszawy, Lech Kaczyński, postanowił też to zrobić w taki sposób. Chociaż to całe myślenie zaczynało się już za AWS-u i przejawem tego było i powołanie IPN-u, ale i na przykład działania Kazimierza Michała Ujazdowskiego jako ministra kultury, który dzisiaj są takie rzeczy oczywiste. Dariusz Karłowicz, który wtedy doradzał, wymyślił akcję o bohaterach naszej wolności, gdzie na billboardach, to było niebywałe, że na billboardach pojawiały się twarze AK-owców, którzy mówili coś o patriotyzmie. O co go wtedy oskarżano? Przecież wtedy go oskarżano o militaryzm, o szowinizm, o nacjonalizm, o wszystkie takie rzeczy, ale to buduje tutaj ten obraz historycznej fali, która wzbierała. Dzisiaj to są rzeczy oczywiste. Trzeba rekonstruować już jakby historię, żeby to wyjaśnić, bo dzisiaj to nie jest, to nie budzi już kontrowersji. Ale dlatego także, pozwolę sobie dodać od razu, ta książka jest tak ciekawa, ponieważ złożona jest z tekstów pisanych w różnym czasie. Dzięki temu daje nam pojęcie także o przebiegu tego sporu, oświetla tę problematykę z różnych ujęć. Panie profesorze, jak pan widzi ten problem? Że tu nie będę w jakiś zasadniczy sposób odbiegał od moich szanownych przedmówców. W czasach, gdy ten spór trwał na żywo i wciągał, zacząłem czytać książki o historii, historiografii. I z zaskoczeniem dostrzegłem to, o czym mówi pan profesor Gawin. Znaczy, ja już to gdzieś czytałem. To są po prostu podręczniki do historii myśli politycznej, tylko korzystające z innych egzemplifikacji tego samego. Znaczy, historia jako nauka, czy jako pophistoria, nigdy nie funkcjonowała poza światem polityki. Nie chodzi mi tu o proste, bezpośrednie ingerencje polityków, ale ona jest także i w jakimś momencie wyborem narzędzi badawczych, prawda? W wielu wypadkach jest także wyborem pewnego systemu wartości. Wreszcie także dzieje się w jakimś społeczeństwie, w jakichś ramach prawnych i tak dalej. Powiedziałbym, że nie chcę tego nazwać przewrotnie komizmem, ale jest coś paradoksalnego w sytuacji, w której pojęcie polityki historycznej w Polsce adaptuje konserwatywna prawica, intelektualiści, których tak powinno się przypisać, a samo pojęcie jego rozumieniu podobnym do dzisiejszego dość intuicyjnie użył w 1970 roku, a więc na kanwie protestu przeciwko wojnie wietnamskiej, rewolty 68 roku, Howard Zinn, słynny amerykański lewicowy historyk, autor między innymi słynnej ludowej historii Stanów Zjednoczonych. Żeby było jeszcze ciekawiej, to pojęcie, kiedy trafiło do Europy, do Niemiec, też pojawiło się jako coś na kształt Belgii. Jako coś opisującego w zasadzie dworską historię, znaczy dworską historiografię, która wygłasza hagiografię tego, kto akurat rządzi, i ono się tam w różnych pośrednich postaciach w czasach Bismarcka pojawiło, a właśnie z Niemiec tutaj i panowie ze środowiska konserwatywnych intelektualistów i w jednym z artykułów, w jednej z gazet Zdzisław Najder też dosłownie użył pojęcia polityka historyczna, odwołując się do ówczesnych debat niemieckich. Otóż to pojęcie zostało zrehabilitowane i podniesione na poziom naukowy przez młodych politologów i historyków związanych z SPD. Co z kolei było reakcją na Geistliche Moralische Wende czasów Helmuta Kohla i wtedy jeszcze ta historyczna SPD próbowała znaleźć na to jakąś odpowiedź. I w istocie było to w jakimś sensie w Polsce działaniem reaktywnym. Tu jakby zgadzając się z wieloma diagnozami, ja bym dodał do tego niedoceniony trochę wpływ historiografii Whigowskiej, brytyjskiej, w ogóle na myślenie o świecie, zakładającej permanentność
postępu. Prawda? Wszystko, co jest jakby nowe, jest lepsze, wolności jest coraz więcej, a wydarzenia roku 89, prawda, opisane jakby przez Fukuyamę, prawda, ale w jakiś sensie były w świadomości zbiorowej w ten sposób interpretowane, nie tylko na poziomie naukowym. I wszystko, co mogłoby zakłócić, prawda, ten kolejny krok ku wolności logicznej i tak dalej, wyczekiwany, mogło zostać uznane za groźne. Nawet jeśli jest szlachetne w swoich przesłankach i polityka, powiedziałbym, pisane przez duże P, bo to jest taki paradoks, że środowiska liberalne, które miały rzeczywiście wielkie zasługi w budowie liberalnej demokracji w Polsce, na przykład były bardzo nieufne wobec partii politycznych na początku transformacji, bardzo symetrycznie wobec nieufności względem historii. W obu wypadkach obawiając się, prawda, że będzie to recydywa historii, prawda? Jeśli nie czasów PRL-u, no to te różnych demonów, prawda, które wcześniej nasze dzieje toczyły. I w polityce to jest tak, że jednak ktoś wygrywa w ostatecznej instancji. No i ten spór jest rozstrzygnięty, prawda? To znaczy ci, którzy przedstawili pojęcie polityki historycznej, po prostu wygrali. Nikt dzisiaj nie jest w stanie zaprzeczyć, że historia w przestrzeni debaty politycznej we współczesnym świecie odgrywa wielką rolę. Mało kto w Polsce zdaje sobie sprawę, że w świecie zachodnim coś takiego zaszło w latach 70. To znaczy wtedy idea postępu tam padła. Kryzysy naftowe, teorie konwergencji z dwóch przeciwstawnych bloków, dochodzenie do władzy prawicy, ona oczywiście pewnie w kategoriach polskich i prawicy była bardzo mało prawicowa, prawda, bo prawica anglosaska, prawda, która dokonała tego przełomu, w jakim sensie także niemiecka, jest prawica pooświeceniowa. Ona nie ma sentymentu średniowiecznego w Stanach Zjednoczonych. Trudno byłoby znaleźć średniowiecza w Wielkiej Brytanii, raczej przez serial o Czarnej Drzwi, prawda? Można na to spojrzeć. To miało też swój poważny wymiar, na przykład restytucji historii politycznej w nauczaniu. I dziś nie ma już tej dyskusji. Wszyscy przyznają, że coś takiego istnieje, a ta strona, która miała trafną intuicję, trafny niepokój, sama korzysta z instrumentów, których się bała. Ten niepokój był trafny dlatego, że pojawia się pytanie o status państwa. To znaczy, czy można być sędzią w swojej własnej sprawie. W jaki sposób państwo ma stworzyć przez uczelnie, przez publikacje, przez media, przez prawo, możliwość swobodnej debaty, a jednocześnie samo prowadzić politykę historyczną w sensie przedstawiania pewnej wizji historii. No więc niemieccy naukowcy, jakby wyprzedzając polską debatę, do nas to wszystko docierało z dystansem, a część, z dystansem czasowym część w ogóle nie dotarła do Polski. Twierdzili, że to jest możliwe. Prawda? Są warunki pluralizmu, swobody debaty i historycy zawodowi, którzy będą kimś na kształt arbitrów. Prawda? Nie uczestników sporu, tylko pewnych arbitrów. Zresztą się też rodzi kolejne pytania, no bo w olbrzymim stopniu wszelkie nauki humanistyczne i społeczne opierają się o konsensy naukowców. Prawda? I myślę zatem, że jesteśmy na kompletnie innym etapie. Nie było w Polsce sporu o PRL ze względów, o których mówił pan Dariusz Gań. Zresztą moim zdaniem jest jednym z powodów tego, że lewica w Polsce wylądowała na poziomie średniej partii, rezygnując kompletnie, powiedziałbym, na przykład z geopolitycznej argumentacji obrony PRL-u. Prawda? W którymś momencie hasło Muzeum Ziem Zachodnich głosił Kazimierz Michał Ujazdowski, prawda? Chociaż w naturalny sposób to oponenci tego polityka mieliby, powiedziałbym, pewną społeczną nośność, gdyby z tego korzystali. I być może owa lewica uratowała resztki swojego istnienia różnymi historycznymi zwrotami, tylko już na innym poziomie społecznego poparcia, lokując się w pewnej niszy, ale poza głównym nurtem sporu. Bo główny nurt sporu w tej chwili w Polsce o historii to jest spór o transformację ustrojową. O jej genealogię, trwanie, uwarunkowania i polityczne, i ekonomiczne, i tak dalej. No i ostatnia rzecz. Jesteśmy teraz na innym etapie, z którego nie zdajemy sobie sprawy. Otóż wchodząc w wątek, który bardzo trafnie tutaj nasz dzisiejszy główny bohater przedstawił, otóż to nie jest tak, że historia i pamięć to jest to samo. No. Co innego możemy pamiętać, a co innego historycy mogą ustalić na temat tego, co my pamiętamy. To jest szersze pytanie, to jest pytanie niemal o wszystko. To jest pytanie w ogóle o status nauki
prawda? Możliwość poznania naukowego. Czy w ogóle można uprawiać historię w tym sensie, że można obiektywnie cokolwiek ustalić? Też wszystko jest w ogóle swobodną projekcją twórcy, a wszelkie konsensusy są ideologią, a w zasadzie wtedy wszystko jest ideologią. Prawda? A skoro wszystko jest ideologią, to wszyscy możemy głosić to, co nam się podoba. Do Polski wdarła się pamięciologia, prawda? I spór o to, czy polityka powinna być polityką historyczną, czy polityką pamięci, jest sporem, którego myślę, że nie do końca rozumiemy, natomiast on kompletnie rozbija wszelkie podziały polityczne. To znaczy o tym, że powinniśmy uprawiać politykę historyczną, korzystając z dobrostanu wszelkich nauk, powie zarówno oldschoolowy marksista, jak i McCarthysta amerykański. McCarthy skrytykował amerykańskich komunistów, że nie uprawiają historii, uprawiają ideologię. Z drugiej zaś strony, wielu ludzi prawicy powie, że musimy najpierw coś przepuścić przez pamięć aksjologiczną. Nic nie jest do końca możliwe do wyrwania, nie jest obojętne moralnie i tak dalej. To samo powie postmodernistyczny liberał, czy ktoś ze środowisk lewicowo-liberalnych. Nie można o ofierze mówić w sposób neutralny. Prawda? Nie można po doświadczeniu Auschwitz mówić wszystkim neutralnie. To jest spór, który kompletnie idzie jakby w poprzek podziałów politycznych. Natomiast on się oczywiście w chaotyczny sposób przejawia i myślę, że zaadoptowanie do Polski pojęcia pamięci moim zdaniem nie wróży niczego dobrego, niech IPN nie ma mi tego za złe, bo to otwiera możliwości wyrywania się spod kontroli, powiedziałbym, naukowych rygorów w stronę zupełnie swobodnej narracji i z tego wszyscy będą ochoczo korzystać. I w efekcie Hayden White, jeden z teoretyków tej, jak się zdaje, nowej szkoły historycznej, choć już przecież nie tak znowuż nowej, ale może w polskiej debacie publicznej, intelektualnej, całkiem świeżej daty, wskazuje na tych wspominanych już tutaj dziejopisów dworskich. Właściwie mówiąc, że nie ma w tym nic złego. Każda historiografia jest uprawiana jako legitymizacja jakiejś władzy. Ale chciałbym jeszcze wrócić do początków tego sporu. Przecież spór, w którym panowie też tak żywo uczestniczyli, nie był sporem abstrakcyjnym, sporem o pojęcia, był sporem, rzecz jasna, o bardzo konkretną materię historyczną i związanym z bardzo konkretnym projektem upamiętnienia. Mam na myśli oczywiście Muzeum Powstania Warszawskiego. Byłem wówczas bardzo młodym człowiekiem, ale bardzo dobrze pamiętam ten moment 60. rocznicy wybuchu powstania, otwarcia muzeum, powiew ogromnej świeżości, właściwie rodzaj jakiejś rewolucji w debacie publicznej, który się z tym wiązał, bo mam wrażenie, że wówczas mit powstania warszawskiego, pamięć o powstaniu nie była tylko, ona kryptonimowała znacznie więcej spraw niż powstanie. Właśnie ona pokazywała, że w ogóle politykę historyczną należy prowadzić, jak ją prowadzić i że za zapomnianymi bohaterami powstania zaraz idzie cały szereg innych bohaterów, być może nawet w pewnej mierze jeszcze bardziej, gdy idzie o niektórych z nich zapomnianych. A więc samo powstanie wtedy oznaczało znacznie więcej spraw. No właśnie, ale minęły niemal dwie dekady i powstanie warszawskie znowu stało się później przedmiotem debat, tym razem już utrzymanych w krytycznym tonie. Powróciliśmy do dyskusji o sensie powstania, o sensie decyzji o jego wybuchu. Padły oskarżenia wobec dowódców, że w gruncie rzeczy zachowywali się nikczemnie. Pan doktor zresztą w swojej książce te argumenty referuje, cofając się aż do bezpośredniej decyzji o wybuchu powstania, przywołując stanowisko choćby Władysława Andersa czy innych, którzy znaleźli się na Zachodzie, więc nie mogli być oskarżeni o jakiś związek z komunistycznymi manipulacjami pamięcią historyczną. W dodatku koniec historii, który obserwowaliśmy, zdaje się jakby wzmocnił to stanowisko krytyczne wobec decyzji o wybuchu powstania. Powróciła geopolityka, mówi się już o niej dzisiaj zupełnie otwarcie i wraz z refleksją geopolityczną promuje się tak zwane stanowisko realistyczne,
w polityce i w, no, w decyzjach militarnych także. I często wiąże się ze sobą te sprawy, to znaczy pamięć historyczną, pamięć powstania i właśnie skrajny brak realizmu tych, którzy zadecydowali o wybuchu powstania. Więc czy dzisiaj powstanie warszawskie dalej może być takim naczelnym mitem polskiej pamięci XX wieku? Nadal może być tak bardzo otoczone symboliką, jak było właśnie w tym momencie otwarcia Muzeum Powstania Warszawskiego i nieco później, kiedy wszyscy zobaczyli sukces tej placówki? Bardzo wiele wątków tutaj się nasuwa. Spróbuję sobie Państwu to jakoś uporządkować, ale zanim do tego przejdę, jeszcze dwie krótkie anegdoty trochę dotyczące pamięci. Pierwsza jest taka, jeden z naszych powstańców zresztą, pan Juliusz Kulesza, opowiadał anegdotę, jak spotkał się z wybitnym historykiem, pułkownikiem Adamem Borkiewiczem, który jest do dzisiaj autorem pełniejszej monografii militarnej Powstania Warszawskiego i od niego, ponieważ on zbierał relacje od świadków historii i tak dalej, od niego dowiedział się, że jak bardzo trzeba ostrożnie podchodzić do takich relacji i stąd wzięło się takie powiedzenie łże jak naoczny świadek. Więc to jest jedna kwestia dotycząca pamięci. Z drugiej strony troszeczkę też stając w może nie tyle obronie Instytutu Pamięci Narodowej, powiem, że jego prezes Janusz Kurtyka w wywiadach, gdzie właśnie referował politykę historyczną, nieraz wspominał, zaczynał swoją wypowiedź w ogóle od takiego stwierdzenia, że politykę historyczną można budować tylko i wyłącznie w oparciu o prawdę. Więc jednak to kryterium prawdy, a nie takiej zupełnie postmodernistycznej kwestii interpretacyjnej, było silnie zakorzenione w tych debatach o polityce historycznej również. Wracając do Powstania Warszawskiego, ten spór oczywiście się toczył od samego początku i stąd też ci dzisiejsi krytycy często, powiedziałbym, w sposób nawet trudny do zaakceptowania, jeśli chodzi o formę, nie odkrywają Ameryki. To znaczy tam nie padają żadne nowe argumenty, co zresztą Darek Gawin w zbiorze tekstów z lat 44-81 pod tytułem Spór o powstanie, jedną z pierwszych publikacji wydaną przez tworzące się wówczas jeszcze Muzeum Powstania Warszawskiego, doskonale pokazuje, że te wszystkie argumenty, i to powiedziałbym w sposób literacko znacznie ciekawszy, padały. Więc to nie jest tak, że to jest, że to się teraz pojawiło. Paradoksalnie właśnie ten koniec historii lat 90. również tę część, oczywiście był słynny artykuł Michała Cichego na 50. rocznicę, ale generalnie wówczas również spór o powstanie zamilkł. Tak naprawdę to otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego na nowo ten spór w jakiś sposób ożywiło i to powoduje, to pokazuje, że właśnie, że spory mogą budzić tylko te tematy historyczne, które są żywe, które właśnie są jakimiś mitami w społeczeństwie. Nikt nie będzie się kruszył kopii o coś, co dla społeczeństwa jest kompletnie nieistotne. No więc to pokazuje dlaczego. Natomiast jak teraz poradzić sobie z tym mitem powstania i na ile on może przetrwać próbę czasu? Bo tak trochę rozumiem to pytanie. No trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego on był ważny wtedy, kiedy był ważny. Pierwszym okresem, kiedy ten mit Powstania Warszawskiego czy tej walki powstańczej był bardzo istotny, no to był właściwie cały okres komunistyczny.
Z jednej strony była propaganda komunistyczna, która najpierw w sposób bardzo brutalny, taki powiedziałbym nie dłutkiem, tylko kilofem, próbowała wmawiać ludziom, że powstanie było zbrodnią, że właściwie powstańcy byli zbrodniarzami i kolaborowali z Niemcami. Później po odwilży poststalinowskiej ta propaganda była bardziej zniuansowana. Mówiła o tym, że zbrodnicze było dowództwo, powstańcy byli bohaterscy, no ale nie mieli żadnych szans właśnie ze względu na zbrodnicze decyzje dowództwa. A jednocześnie ten mit wielkiej walki o wolność przeciwko totalitaryzmom, bo tym było powstanie, było wolną Polską, ostatni raz wolną Polską na polskim terytorium przed upadkiem komunizmu, był niezwykle żywy w pamięci zbiorowej, takiej przekazywanej z rodziców na dzieci. Prawie każdy miał kogoś w bliższej lub dalszej rodzinie, kto w taki czy inny sposób z powstaniem był związany. Więc powstanie miało takie znaczenie jako symbol oporu również wobec władzy komunistycznej. Po 1989 roku ten mit przygasł razem właśnie z tym końcem historii, dlatego właśnie, że zaczęto trochę wmawiać społeczeństwu, że historia już się nie liczy, że właśnie, że wielkie spory za nami. Teraz powinniśmy budować liberalnie gospodarczą przyszłość, że ta wolność gospodarcza, możliwość budowania dobrobytu jest teraz tym, co jest najważniejsze. I przez kolejne lata ten mit nie był aż tak żywy. I wraz z otwarciem Muzeum Powstania Warszawskiego on powrócił z pełną mocą już nie tylko jako symbol oporu wobec opresyjnej władzy, bo takiej już nie było w Polsce, tylko jako właśnie wspomnienie o wolnej Polsce, ostatniej próbie uratowania wolnej Polski, jako mit pokazujący pewne wartości uniwersalne oraz mit pokazujący no właśnie w tym takim postmodernistycznym świecie jasno porządkujący świat. Tu jest dobro, tu jest zło. Z jednej strony zło absolutne, totalitaryzm, jeden, nadciągający drugi, a tutaj piękni młodzi ludzie, którzy nie chcieli być wcale żołnierzami w większości, to nie takie były plany życiowe, to była przecież armia ochotnicza, ale którzy wiedzieli, że żeby realizować swoje plany życiowe, muszą stanąć do walki o wolną Polskę. I okazało się, że ciekawie opowiedziana ta historia młodych ludzi, rówieśników ówczesnej młodzieży sprzed lat 60, jest niezwykle chwytliwa, bo młodzieży właśnie w tym leseferyzmie aksjomatycznym okazało się, że brakuje tych wartości i takiej twardej kotwicy, żeby wiedzieć, gdzie jest dobro, a gdzie jest zło. I z tego powodu wydaje mi się, że spór geopolityczny już zostawiam zupełnie na boku, bo to nie jest teraz temat, na ile tak zwani realiści są faktycznie realistami, ale w tym sensie ten spór o sens powstania zupełnie przebiega obok. To nie wpływa na postrzeganie powstania jako tego wielkiego wydarzenia, które było takim rozbłyskiem wolności i walką pięknych młodych ludzi o tę wolność. Więc w tym sensie jestem spokojny. Spór o powstanie tego mitu nie w żaden sposób nie pokona. Prędzej, obawiam się, i to jest kolejna cezura, jeśli chodzi o mit powstania, czy w ogóle pamięć o powstaniu, obawiam się momentu, kiedy odejdzie ostatni powstaniec. Bo historia w momencie, kiedy odchodzi ostatni świadek, staje się czymś zupełnie innym. I to jest zadanie, z którym my w Muzeum Powstania Warszawskiego, no i w ogóle jako wspólnota, musimy sobie poradzić, w jaki sposób
pamięć o powstaniu ma przetrwać ten moment. To ja, jeśli mogę jeszcze dopowiedzieć. Ja tu absolutnie zgadzam się z Pawłem. To jest też trochę tak jak ze sporem o politykę historyczną. Znaczy powstanie stało się jedną z opowieści założycielskich wolnej Polski, no równie ze Solidarnością, nieprzypadkowo, ale i także jak jesteśmy w roku, w którym mówimy o roku 1920, to znaczy to ono się spina. To jest kilka takich punktów, które pozwalają opowiedzieć historię XX wieku z perspektywy Polski, w którym kluczowe jest doświadczenie totalitaryzmów dwóch. I ono miało wtedy wymiar, dlatego że powstanie pozwala opowiedzieć i łączy się w ten sposób z Solidarnością, bo jest to, my tu w teologii nazywamy to republikańskim tropem w historii Polski, ale republikanizm oznacza, że cechą Polaków jest demokratyczna samoorganizacja. Zaczynaliśmy w Europie, w której po jednej stronie, bo trzeba też pamiętać ten kontekst naszych sąsiadów, jak muzeum powstawało, to w Niemczech rozkręcała się sprawa z Eryką Steinbach, a na wschodzie to były początki rządów Putina i było wiadomo, że to jest że z jednej strony mamy ponowoczesne Niemcy, które zaczynają opowiadać siebie jako ofiarę, dlatego że nie wolno mówić o państwach narodowych, bo one prowadzą do nacjonalizmu, pojęcie patriotyzmu jest podejrzane i tak dalej. Wszystko to, co niesie ze sobą ten bagaż takiej nieufności. Ja rozumiem Niemców, bo gdybym miał taką historię, to sam bym był nieufny wobec tych pojęć, ale nie każdy ma taki handicap w przypadku narodów europejskich, że rozpętał dwie wojny światowe i zrobił Holokaust. To jest tak, że są też inne narody, które mają normalniejszą historię. Ja szanuję ich wyjątkowość, ale ona nie może stać się regułą. Trzeba pamiętać o tym, że oni mieli wyjątkową historię. Oni są odstępstwem od reguł, a nie twórcami norm. Natomiast Niemcy ponieważ są największym mocarstwem europejskim, mają najpotężniejsze soft power, dysponują pieniędzmi i tak dalej, to swoją pracę nad własną historią często proponują jako model uniwersalny dla innych. My tacy nie jesteśmy. I nigdy nie będziemy, mam nadzieję, jak Niemcy, ponieważ też nie mamy za sobą takiej historii. Z drugiej strony jest neostalinowska Rosja. I w tym świecie opowiadanie o II wojnie światowej jest także opowiadaniem o źródłach o legitymizacji władzy własnej. Tak to rozumie Putin, my tak to rozumiemy oraz Niemcy, którzy opowiadają swoje doświadczenia jako jeden z kamieni węgielnych Zjednoczonej Europy. My mamy swoją perspektywę, która zresztą nas różni od środkowoeuropejskiej, bo tutaj jest więcej kolaborantów albo tych, którzy byli bierni. Natomiast myśmy jakby mieli inne podejście do historii. Tu nie chodzi o bohaterstwo, o heroizm, martyrologię i tak dalej, tylko o to, że Polacy są narodem, który się samoorganizuje demokratycznie, jeżeli chce to robić i może. To jest link do Solidarności i nieprzypadkowo tam ta książka, którą wspomniałaś, ona kończyła się w 1981 roku i tam jest wspomniany odezwa zarządu regionu Mazowsza Solidarności w 1981 roku, kiedy po raz pierwszy de facto po wojnie można było zrobić takie obchody wybuchu powstania. Zresztą tekst tak naprawdę napisał Władysław Bartoszewski, który był autorem tej odezwy regionu Mazowsze. Więc jest ten wątek samoorganizacji i demokratycznej, dlatego że Powstanie Warszawskie jest największą bitwą pojedynczą w dziejach Polski oraz największą bitwą Armii Krajowej. A Armia Krajowa jest tym czymś, co ona jakby ogniskuje pewne wartości, które są z nimi związane, czyli ochotnicza armia, która była zbudowana w oparciu o demokratyczny patriotyzm. I my naszego patriotyzmu nie rozumiemy jako, my nie opowiadamy o Powstaniu Warszawskim, żeby ludzie uczyli się nienawidzieć Niemców, tylko żeby uczyli się, jaka jest siła demokratycznej samoorganizacji w warunkach wyższej konieczności. I oczywiście jest jeszcze doświadczenie dwóch totalitaryzmów. A spór, o którym pan powiedział, on jest, otoczy się od zawsze, a elementami nowości jest to, że on się toczy na prawicy.
Tylko że ci, którzy posługują się argumentami realizmu, odrzucają wolnościowo-demokratyczny charakter etosu Armii Krajowej. I taki jest kłopot. Ich realizm polega tak naprawdę na tym, że oni występują, oni proponują, że zamiast powstania i II wojny światowej wejścia w wojnę, bo największą decyzją, którą Polacy podjęli w swojej historii, a narody nie podejmują jakby decyzji, podejmują instynktownie, było wejście w II wojnę światową. To była decyzja, która nas do dzisiaj ukształtowała. Wejście w II wojnę światową. 1939 rok, w opór w trakcie okupacji, czyli Armia Krajowa, Powstanie Warszawskie i potem wejście w opór przeciwko komunizmowi. To nas ukształtowało i to się skończyło dopiero w 1989 roku. Przecież oni proponują, żebyśmy byli sojusznikami Hitlera. To jest arebur, odwrócenie perspektywy komunistów, którzy też proponowali, żebyśmy byli sojusznikami, bo mieliśmy do wyboru sojusz albo sojusz z jednym z dwóch totalitarnych państw. I najpierw powstanie krytykowali komuniści z perspektywy sojuszu z jednym z totalitarnych państw, a teraz mamy do czynienia z prawicową krytyką tak zwaną realistyczną, która proponuje nam rozpatrywanie sytuacji, w której powinniśmy byli, czas zaprzeszły niedokonany, powinniśmy byli jakby wejść w sojusz z tym drugim totalitarnym państwem i to jest realizm? To jest realizm, jakbyśmy wyglądali, znaczy zawsze jest rozstrzygający argument taki, że z powodu tego, że Holokaust dokonał się na naszych ziemiach cudzymi rękami, jesteśmy wkręceni w tę historię i płacimy nie swoje rachunki do dzisiaj i będziemy je płacić zawsze. Ale jakbyśmy wyglądali w historii, gdyby ten Holokaust dokonał się polskimi rękami, byłby zorganizowany i przeprowadzony przez polskie państwo, jakie by nam dali granice, na przykład sojusznicy po wojnie, kiedy Hitler by ją przegrał? To są takie rzeczy, które to są osobne dyskusje w ogóle. Osobne dyskusje. Oni mają do tego prawo, to pobudza intelektualnie i tak dalej, ale... Nie widzi pan zagrożenia dla mitu Powstania Warszawskiego w tej takiej wzbierającej fali geopolityki, myślenia, że liczą się w polityce tylko twarde interesy, że kategoria, oczywiście to jest pewien rodzaj karykatury, ale właśnie tak przywoływanej, honoru, wartości, to są złudzenia historia, tej perspektywy. Powstanie Warszawskie uczy tego, że historia bywa tragiczna. Tragiczna w tym podstawowym, źródłowym tego słowa sensie, znaczy, że jest konfliktem równorzędnych wartości, w których ludzie mogą ponieść porażkę, ale ważne jest, żeby wybierali dobre strony. I sens historii Polski w XX wieku był tragiczny, tak jak tragiczny był los Warszawy pomiędzy Hitlerem a Stalinem latem 1944 roku. Powinniśmy uczyć się od nich patriotyzmu i jednocześnie ja zawsze powtarzam, że Muzeum Powstania Warszawskiego powstało po to, żeby Polacy już nie toczyli, nie musieli walczyć w żadnych powstaniach skazanych na tragiczny los. Muzeum Powstania Warszawskiego powstało po to, żeby Polska była silna. Jeżeli kiedyś dojdzie do jakiegoś historycznego nieszczęścia, to żeby potrafiła z niego wyjść obronną ręką dzięki sile swojej. Nad wejściem do muzeum jest cytat Sobola Jankowskiego, delegata rządu na kraj z 1 września, kiedy 5. rocznicę wojny powiedział z Warszawy, transmitowany przez Londyn, że chcieliśmy być wolni i wolność sami sobie zawdzięczać. To jest zbrodnia, za którą zapłaciliśmy w oczach Hitlera i Stalina. Warszawa zapłaciła. I to jest jakby podstawowa lekcja. A o polityce można dyskutować. Można dyskutować o tym, jakie były przesłanki, jak podejmowano decyzje. Można dyskutować o tym, że to jest jedyne powstanie, w którym wszyscy dowódcy ocaleli, bo poszli do niemieckich oflagów. I to wszystko to są dyskusje, które toczono, toczymy i będziemy toczyć. Dlaczego? Że o powstanie Polacy będą się spierali, póki będą Polakami. Bo to jest taki punkt, w którym się ogniskują wszystkie rzeczy, które nas określają. Sąsiedztwo Rosji, Niemiec, tragiczność historii, wybór w tym dramacie, zachowanie się, wybór jakichś wartości po stronie, których się opowiadamy. Kluczowa metafora, jeśli tak można powiedzieć, losów Polski. Panie profesorze, jak pan jako najbardziej zewnętrzny obserwator z tego grona tu pomiędzy uczestnikami tamtych zdarzeń postrzega dynamikę mitu Powstania Warszawskiego? W niektórych wątkach podobnie, w niektórych mocno polemicznie. Otóż uważam, że Powstanie Warszawskie i muzeum były fragmentem szerszej całości, że byłoby spłyceniem
sprowadzenie całej tej rewolucji dotyczącej kwestii polityki historycznej do kwestii muzeum. Ono było czymś więcej niż tylko nadbudową, prawda? Ale ono było moim zdaniem bardziej skutkiem niż przyczyną. To i tak by się stało może w innej formie, może później, mniej spektakularnie, mniej efektownie, z mniejszymi śladami dla potomnych. No ale byłoby chyba nieoddaniem jakby w pełni jakby walorów dyskusji intelektualnej, która poprzedzała to wszystko. No i zgadzam się jakby, że były dwa źródła tego, że to powstanie warszawskie się pojawiło. Drugim z nich była jakby trzecia RP, prawda? To, że w ogóle idea tego muzeum funkcjonowała od bardzo, bardzo dawna i wiele osób, zwłaszcza tych, które przeszły przez doświadczenie nowej generacji antysystemowej opozycji lat 80., gdzie choćby uroczystości na Powązkach, prawda, 1 sierpnia były pewnym symbolicznym wydarzeniem, zadawało sobie pytania, dlaczego to nie znajduje teraz ciągu dalszego? Czy jest to wyłącznie kwestia przypadku, czy intencjonalnych działań? No i druga rzecz związała się z PRL-em. I tu być może jest pewien wątek polemiczny. W pana książce jest to bardzo ciekawy wątek tego, że Gomułka już w 1945 roku narzucił ramy interpretacyjne powstania, które notabene były kopią ram interpretacyjnych września 1939. Dzielni żołnierze i kompletnie beztroscy politycznie oderwani od rzeczywistości dowódcy. Stąd poza jakby krótkim okresem stalinizmu, prawda, ta interpretacja była w miarę trwała i pewnym rechotem historii było. I myślę, że to jest też czymś, co pewnie na środowisko pana profesora Gawina wpływało, bo to, że najlepsze filmy o PRL-u najlepsze filmy o powstaniu nakręcono w PRL-u. Prawda? Do dziś niestety to się do końca nie zmieniło mimo podejmowanych prób. To znaczy, że podejście władz wówczas było dużo bardziej zniuansowane do tego powstania. Ona bardziej starała się inkorporować to powstanie, prawda? Aniżeli rzucić, poszło jeszcze dużo gładziej niż na przykład z powstaniem praskim, prawda? To jest w ogóle absolutnie nieporównywalnym zjawiskiem, ale komunistyczna Czechosłowacja miała dużo większe problemy z powstaniem praskim niż paradoksalnie, prawda? Dużo łatwiejszym do zinterpretowania, choćby ze względu na mniejszą skalę do inkorporacji niż tutaj. I problem polegał na czymś innym w latach 80. moim zdaniem. Nie na tym, że władze kręcą filmy, że pozwalają w ograniczony sposób świętować i tak dalej, tylko że to właśnie one to robią. No. Było to pytanie o podmiot. Więc skoro to nie oni już rządzą, to dlaczego my tego nie robimy? No i to moim zdaniem było tutaj kluczowe. I tu jeśli mogę w czymś polemizować nieco, w pana książce jest to taki fragment, że to był być może początek zimnej wojny, prawda? Ten 1 sierpnia 1944 roku. Ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Uważam, że to była ostatnia bitwa II RP i za to ją pokochano. Dlatego, że jeśli weźmiemy sobie podręczniki szkolne z lat PRL-u, to one są znakomite, z wyjątkiem podręczników do 20. stulecia. Przez nie nie sposób przejść. Można się zgadzać z interpretacją Jagiellonów, Piastów i tak dalej. To zresztą nie zawsze było taką prostą linią wówczas skreślone. Władza też miała swoje meandry, nie ceniąc przesadnie Jagiellonów, ale ceniąc zarazem Zygmunta Augusta i Władysława Jagiełło. Natomiast podręczniki do historii XX wieku, w szczególności do historii II RP, no to nic z nich nie ocalało, nawet przecinek, prawda? Do dzisiaj była to jedna wielka próba obrzydzenia międzywojennej Polski do przesady, prawda? Nawet te wątki, które trudno było bronić II Rzeczpospolitej dzisiaj, no to po przeczytaniu tamtych podręczników można było zwątpić. I to było takie pewne antidotum, prawda? Że im bardziej próbowano tą drugą RP ze społecznej świadomości, cokolwiek pozytywnego o niej wykreślić, tym bardziej powstanie rosło, choćby dlatego, że jakby to piłsudczykowska edukacja, oparta już to na polityce historycznej lat 30., w olbrzymim stopniu znalazła później ujście w patriotycznych nastrojach inteligenckiej, nie tylko inteligenckiej, ale przede wszystkim inteligenckiej młodzieży z Warszawy. W tym sensie, gdyby szukać takiego wydarzenia, to myślę, że raczej pacyfikacja greckiej partyzantki kontrolowanej przez komunistów, przez armię brytyjską w Atenach było początkiem zimnej wojny, a wujaszek Joe postanowił zachować sojusz zobowiązania i absolutnie nie pomógł, prawda, ludziom, którzy rzeczywiście przelewali krew walcząc w Grecji, bo to byłby bezpośrednie starcie, prawda. W Powstaniu Warszawskim nikt nie zamierzał strzelać do tych, którzy przypłyną
z drugiej strony Wisły. Problem polega na tym, że mało ich z wielu powodów, prawda, o których można też by pewnie wiele dzisiaj dyskutować, domniemywać i czekać na dokumenty. Myślę, że w istocie Powstanie Warszawskie nie będzie przedmiotem sporu z dwóch na pozór odległych od siebie powodów. Po pierwsze dlatego, że nastąpiła pewna banalizacja, nieuchronna. Wszystko w kulturze się banalizuje. No, więc jeśli jest coś rytuałem, to tak pozostanie. I druga rzecz, no, żeby toczyć spór poważny, a nie kawiarniany o Powstanie Warszawskie, to trzeba mieć olbrzymią historyczną wiedzę, no, żeby żonglować argumentami. No. No to, co to też pan w książce był uprzejmy przytaczać, no co generał Anders, prawda, powiedział o powstaniu, to w zasadzie nawet włodarzom PRL-u przez większość powojennej historii nie przeszłoby przez gardło, nie ośmieliliby się, prawda, czegoś takiego powiedzieć. Więc myślę, że ten spór nas nie czeka. Natomiast problem jest inny. Moim zdaniem niedługo problemem będzie to, że nikt nie będzie już chciał i mógł toczyć tego typu sporów o historię Polski. Być może o historię w ogóle. Jeśli 40% młodych Polaków nie chce płacić podatków, to wiąże się to pytanie, to w takim razie po co w ogóle istnieje państwo? Ja się głęboko zastanawiam nad naszym entuzjazmem dla tego, co się działo na Majdanach, tego, co się dzieje w Białorusi. Czy przypadkiem tym setkom tysięcy młodych ludzi chodzi tylko o to, żeby mieszkać nie tylko na Białorusi, nie tylko w Ukrainie, tylko żeby mieszkać w przestrzeni kompletnie transnarodowej, której państwo w zasadzie nie jest potrzebne, nie jest potrzebne na stałe. Być może jest potrzebny etniczny naród, prawda, z jakichś tam sentymentalnych powodów, ale na pewno nie państwo. Myślę, że z polskiej perspektywy to będzie się objawiało inaczej, no bo nasza historia jest pełna zgoda zupełnie inna niż większości naszych sąsiadów. To na przykład będzie klasyczny dla biednego południa Europy spór regionalistyczny. No, jeśli mieszkamy w bogatym regionie, to po co nam historia ogólnopaństwowa? No, w zasadzie interesuje nas nasza historia. No, Powstanie Śląskie jako od taka wojenka domowa, prawda, ludzi, którzy mieszkali przez miedzę na sąsiednich hasiokach, prawda, i tak dalej. I myślę, że tu jest problem i siła Muzeum Powstania Warszawskiego i mitu Powstania Warszawskiego polegała na inkluzywności. No. Oprócz tego, że ten mit był bardzo poważnie, wielo jakby poziomowo skonstruowany. Bardzo trudno było potępiać powstanie. Można było zastanawiać się nad motywami decyzji. Prawda? Ale nie było takich, poza tam jednym artykułem kiedyś w jednej z liberalnych gazet, prawda, dotyczących jednego z epizodów, nie było czegoś takiego. I w sytuacji, w której następuje desublimacja świadomości historycznej, z wielu powodów, moim zdaniem, ogólnoświatowych, ale także spowodowanych reformami edukacyjnymi z 1999 roku przez AWS i Unię Wolności wprowadzono, między innymi rozbicie ciągłości jakby edukacji historycznej, banalizacja, pophistoria i tak dalej. I teraz do świadomości zbiorowej będą się dostawały wyłącznie rzeczy bardzo proste, bardzo mocne i wysoce emocjonalne. Nic moim zdaniem tak bardzo nie zabija inkluzywnego mitu powstania. Dlaczego mówię inkluzywności? No, Sztab Armii Ludowej zginął od bomby ze Sztukasa, prawda, w czasie tego. Powstanie w zasadzie zaczęła organizacja wojskowa Polskiej Partii Socjalistycznej. Wścibski patrol Luftwaffe zajrzał do kotłowni, w której rozdawano broń. Prawda. W zgrupowaniu Chrobry byli narodowcy. Prawda. Ja wynalazłem, był żydowski anarchista, który tam trafił i z nimi walczył. Prawda. Nawet ci, którzy mieliby różne powody, żeby być przeciw, musieli być co najwyżej neutralni. W to miejsce wdziera się na przykład mit żołnierze wyklęci, Brygada Świętokrzyska i tak dalej, no, które nie mają cienia inkluzywności, są za to nafaszerowane emocjami, uproszczeniami, no, i bardzo łatwo tworzą kontrę, często kontrę z mocną podbudową moralną. Coś, czego przeciwnicy powstania
nie mieli. Mogli mieć wyłącznie ów zimny realizm, który nie zawsze był zresztą mocno realistyczny faktycznie. I na tym moim zdaniem polega problem, że będziemy głęboko tęsknili za czasami sporu o to, czy powinna być polityka historyczna, czy warto budować muzeum, czy tak jak chyba profesor Marcin Król zadał pytanie, że muzeum jest świetne, on się wszystkiego dowiedział z wyjątkiem tego, że powstanie przegrało. Prawda? Myślę, że tego typu opinie za jakiś czas będą takimi, za którymi będziemy tęsknić, a będziemy na co dzień biczować się na wysokim poziomie, na najwyższym z możliwych poziomie emocji, które będą jak wszystko we współczesnej kulturze szybko mijały i zastępowały przez następną sensację wiosennego poranka. Dziękuję bardzo. Cieszę się, dziękuję za tę odpowiedź, bo następna kwestia, o którą chciałbym zapytać i nie mogę nie zapytać, to rzecz dotycząca wyzwań polityki historycznej dzisiaj, polskiej polityki historycznej właśnie w tej bieżącej sytuacji także politycznej. Czy te wyzwania przede wszystkim płyną ze strony zewnętrznej, no właśnie z redefinicji, którą obserwujemy od pewnego czasu, rosyjskiej polityki historycznej, z jednej tego, co pan profesor nazywa neostalinizmem w gruncie rzeczy tej linii rozumienia historii, zwłaszcza historii XX wieku, z drugiej strony niemieckiej, właśnie tego bycia prymusem oczyszczenia z ksenofobii i faszyzmu, które to zjawiska były fenomenami ogólnoeuropejskimi i ci, którzy już się z tego zdążyli wyzwolić, teraz mogą pouczać tych, którzy jeszcze są w tyle peletonu, to zwłaszcza te kraje na wschodzie. Czy może właśnie to są wyzwania wewnętrzne? Może rodzaj prywatyzacji w gruncie rzeczy polityki historycznej, który się dokonuje na naszych oczach? Lewica będzie miała swoją politykę historyczną, w której będzie trochę Daszyńskiego, trochę Gierka, trochę szukania nieheteronormatywnych postaci w historii Polski. Liberałowie będą mieli, jak to pan profesor przy innej okazji świetnie powiedział, mit Teodycei III RP, czyli właśnie tego okrągłego stołu, który ufundował świat najlepszy z możliwych. Może też te wersje regionalnych historii, jak wspomina pan profesor Chwedoruk, do których nie trzeba mieć tego balastu tożsamości narodowej. To się przecież często wydaje dzisiaj jednak wciąż w liberalnej opinii balastem. No a prawica też nie będzie miała w gruncie rzeczy nawet jednego mitu. Będzie mit realistyczny, ten tak zwany, w której będzie Aleksander Wielopolski i narodowe siły zbrojne, a po drugiej stronie będą te postaci naszej historii takie w bardziej tradycyjnym, łaskawym, na przykład Józefowi Piłsudskiemu czy powstaniom ujęcia. Więc co jest dzisiaj największym wyzwaniem polityki historycznej? To oczywiście odpowiedź jest trudna, bo to są właśnie te różne wymiary polityki historycznej. Jeszcze o tym nie mówiliśmy, że dwa podstawowe wymiary polityki historycznej, które się oczywiście przenikają i tak jak zresztą we wstępie do swojej książki napisałem, że nie podzieliłem tekstów właśnie na te dwa obszary, bo one są za bardzo przenikające się nawzajem i trudno byłoby tak te teksty rozgraniczyć. Czyli polityka historyczna w wymiarze zewnętrznym i w wymiarze wewnętrznym, bo też cele tej polityki historycznej w obu tych wymiarach są trochę różne. Znaczy, polityka historyczna w wymiarze wewnętrznym, co do zasady, ma budować wspólnotę, pewien kod kulturowy, pewną wspólną tożsamość, dziedzictwo, odwoływanie się do tych samych wartości. Natomiast w wymiarze zewnętrznym polityka historyczna ma za zadanie budować obraz naszej wspólnoty w oczach innych wspólnot. Tak bym to najbardziej skrótowo ujął. I gdzie są wyzwania w polityce zewnętrznej? No to jest oczywiście bardzo trudne zadanie i wydaje mi się, że pod tym względem
sukcesów w tych ostatnich kilkunastu latach na pewno jest mniej niż w polityce historycznej w wymiarze wewnętrznym. To znaczy, to wynika oczywiście z tego, że inne państwa, które bardzo często nie mają za sobą doświadczenia totalitarnego, a zatem przez ileś lat mogły swobodnie budować swoją politykę historyczną, zwłaszcza jeśli chodzi o historię XX wieku, potrafiły już sobie, mam tu na myśli oczywiście Zachód szeroko rozumiany, potrafiły zbudować pewną główną linię narracyjną tego, jak te dzieje wieku XX wyglądały. No i taką gruntowaną narrację, jak to się dzisiaj modnie mówi, bardzo trudno jest zmieniać. To znaczy, przez kilkadziesiąt lat nas nie było de facto w tej debacie i ta debata ukształtowała jakiś zasadniczy konsensus, taką główną linię narracyjną. No i teraz wszelkie nasze próby zmieniania tej linii narracyjnej, dodawania czegoś od siebie, wprowadzania naszego doświadczenia do tej głównej linii narracyjnej, są niezwykle trudne. A dlaczego to jest istotne? Mam wrażenie, że z jednej strony to prawda, że żyjemy w świecie coraz bardziej pędzącym, bazującym na prostych emocjach, krótkich przekazach, ale jednocześnie te emocje są coraz większe i te wielkie emocje powodują, że a historia właśnie budzi takie emocje, powodują, że ten temat jest niezwykle nośny i istotny i te spory dotyczące historii na forum międzynarodowym są coraz bardziej burzliwe, a nie coraz mniej burzliwe. Co więcej, te kwestie właśnie takiego wizerunku historycznego potrafią wpływać na bardzo już poważne zagadnienia z zakresu polityki międzynarodowej czy geopolityki, takie jak bezpieczeństwo. W jaki sposób Rosja uzasadnia swoją interwencję na Ukrainie. Oczywiście nie przyznając, że to jest pełnoskalowa interwencja, no ale wiadomo, że prowadzi tam wojnę. Ano w taki oto sposób, że do władzy na Ukrainie doszli banderowcy, faszyści i trzeba z tym walczyć. Więc ta polityka historyczna w jej zewnętrznym wymiarze stała się takim elementem, który nam bardzo mocno towarzyszy na różnych poziomach i może dotyczyć nawet egzystencji państwa, jego bezpieczeństwa i tak dalej. Jeśli chodzi o politykę historyczną w wymiarze wewnętrznym, to ja myślę, że tutaj powiedzieliśmy wiele o jej sukcesach w ostatnich kilkunastu latach. Wydaje się, że takim sukcesem niewątpliwym jest to, że Polacy dużo chętniej dzisiaj wspólnotowo uczestniczą w wydarzeniach rocznicowych, w rozmaitych wydarzeniach związanych z historią, ale jednocześnie pojawiają się te zagrożenia, czy niebezpieczeństwa, czy jakieś problemy do przezwyciężania, o których mówił pan profesor Chwedoruk. Co więcej, w tej kwestii trudno być optymistą faktycznie, ale to jest związane z dużo szerszym zjawiskiem, to znaczy tej takiej polaryzacji emocji, która nie dotyczy tylko polityki historycznej, czy pamięci, czy historii. I to powoduje, że poszczególne środowiska, grupy, no faktycznie, można powiedzieć, zawłaszczają pewien przekaz w różnych sferach i te przekazy bardzo coraz rzadziej się przenikają, są przedmiotem debaty, dyskusji pomiędzy nawet poszczególnymi środowiskami, ponieważ często poszczególne środowiska nie są tym zainteresowane, wierzą, że posiadły prawdę absolutną i jest im dobrze we własnym środowisku, a jednocześnie jest to
sposób odróżniania się od tych pozostałych i zwalczania ich takiego tłuczenia maczugą, często właśnie takiej moralnej wyższości. Więc to jest zjawisko niebezpieczne, bo faktycznie to powoduje, że takich poważnych debat może z czasem być coraz mniej i tego bym się faktycznie w pewien sposób obawiał, choć mam nadzieję, że wciąż jednak są sfery, gdzie te debaty się toczą, toczyć będą i gdzie nawet ten bardzo głęboki spór polityczny jest odkładany na bok. Z jednej strony ta sytuacja się ustabilizowała, spluralizowała i ona w takim stanie może trwać dosyć długo w przypadku Polski, bo też to wszystko można określić jednym słowem, to się bardzo ucywilizowało. Więc za życia naszego pokolenia równie dobrze może nie być żadnych wielkich zmian w tym zakresie, bo jest wiele instrumentów, wiele sposobów opowiadania, wiele sposobów reagowania i tak dalej. W obrębie tego, co widzimy teraz, to w postaci niezmienionej ten stan może trwać dosyć długo. Ale są inne symptomy, bo Polska jest częścią Zachodu. I rytm polskiej historii, tak jak, nie wiem, w sztuce biegł, jak na Zachodzie był gotyk, to i u nas był gotyk. Jak był renesans, to i u nas był renesans, jak był barok i tak dalej. My uczestniczymy, jesteśmy częścią Zachodu na dobre i na złe. Na Zachodzie dzieją się rzeczy od pewnego czasu niepokojące w kwestii stosunku do przeszłości. One na razie są chaotyczne, gwałtowne i pełne emocji, a mogą skutkować, równie dobrze mogą się rozmyć, jak skutkować jakimiś głębszymi zmianami. To się dzieje przede wszystkim w krajach anglosaskich i to jest to, co jest związane z tym całym zjawiskiem cancel culture i atakowania pomników, wywalania ich, przepisywania historii na nowo. To jest nowe zjawisko w ogóle, dlatego że ono ma w sobie gwałtowny potencjał nihilizmu. Jak marksiści chcieli zmieniać świat, to oni byli bardzo historyczni. Jedną z podstawowych narzędzi zmiany świata, bo mówię to, dlatego, że to jest nowa faza w historii intelektualnej lewicy zachodniej. Póki była ona marksistowska, historia była królową nauk, jeśli tak można powiedzieć, tych humanistycznych poza filozofią już samą marksistowską, bo marksizm był w zasadzie historiozofią. I oni oczywiście wszystko chcieli przerobić na swój kształt, ale jednocześnie bardzo historię szanowali. I po prostu byli w stanie napisać bardzo uczone książki, na przykład o tym, że tragedia w Atenach narodziła się z elementami walki klasowej i tak dalej. To wszystko było, ale oni cenili erudycję, historię, budowali muzea historyczne. Edukacja historyczna była jednym z elementów. Wydawali klasyków w milionowych nakładach, budowali pałace kultury i nauki, bo my tak tę zbitkę powtarzamy, że nie dostrzegamy pewnego sensu głębszego, który jest zawarty w tej nazwie. Bo pamiętamy raczej, że był imienia Józefa Stalina, niż że był jednak pałacem kultury i nauki, który był utrzymany w duchu socrealizmu z elementami renesansu nadwiślańskiego, bo przecież ci architekci rosyjscy badali tutaj ratusze polskie XVI-wieczne i tam powkładali w te atyki jakieś różne takie swoje jakby parafrazy tych stylów architektonicznych. Mówię o tym dlatego, że tamta lewica była bardzo uhistoryczniona. Ta lewica teraz, która walczy, jeśli tak można, ona walczy z rasizmem, złą historią i tak dalej, ona w zasadzie historię resetuje, unicestwia. I to nie jest tak, że oni chcą mieć własną historię, czy napisać ją na nowo, tylko oni ją wyrzucają w sensie dosłownym, jak te pomniki do kanałów, czy obalają po prostu. To ma zniknąć. Można powiedzieć, że to jest tylko polityczne, bo jest wywołane tym, że walczą z Trumpem
walczą z rasizmem. Do Polski to przyjdzie w jakiejś innej postaci, jeżeli przyjdzie, dlatego że my nie mamy doświadczenia kolonializmu, czyli ten sposób traktowania historii nie przekłada się wprost. Nie da się go po prostu przetłumaczyć i zastosować do nas, bo przy największych łamańcach nawet najstraszniejsi polscy magnaci nie traktowali Ukraińców tak jak handlarze niewolników na Morzu Karaibskim, tych, których sprowadzali na plantację trzciny cukrowej w XVII i XVIII wieku. Oczywiście ja wiem, że ubiera się nas też i szyje się nam takie buty, ale to nie przekłada się tak wprost. Ale jakieś skutki to może mieć i może zmienić duchowy krajobraz Zachodu i wtedy to będzie miało konsekwencje także dla nas. Ale nie potrafię ich jeszcze wskazać ani opisać kierunków, którymi to się będzie rozwijało. To mi przychodzi do głowy jako jedna z rzeczy, która nieoczekiwana jakby przyszła, bo nikt by nie był w stanie tego przewidzieć, chociaż ludzie, którzy się zajmują intelektualną, polityczną, nową lewicą, no wskazywali, ten potencjał istniał już od dłuższego czasu, a on się teraz zaktualizował, jeśli tak można powiedzieć, to w gwałtownej postaci. A przyjmując tę perspektywę, którą pan doktor wprowadził, zewnętrzna polityka historyczna, jakie pan tu widzi główne wyzwanie? Paweł w swojej książce pisze na przykład o Muzeum Europy w Brukseli. No i to jest wyzwanie. Ale ten kontekst się nie zmienia, on jest cały czas. To znaczy posthistoryczne podejście do historii, które jest widoczne na zachód od nas. I ono nie jest tak widoczne w takich krajach jak, nie wiem, Francja czy Włochy, ale już na przykład jest bardzo istotne w Hiszpanii, w której nasila się, jeśli tak można powiedzieć, defrankizacja. I ta cancel culture po hiszpańsku zaczyna wyglądać w taki sposób, że jakby walcząc w imię demokracji z pamięcią Franco, no de facto metodami takimi inżynierii państwowej jakby zwalcza się pamięć. A to jest związane też z lewicą. No tutaj mówię i ma to związek ze stosunkiem do katolicyzmu, kościoła, chrześcijaństwa. Ale tutaj też nie było wojny domowej w tym sensie. Znaczy proste przełożenie tego, co było w Hiszpanii, nie jest możliwe. To raczej chodzi o takiego ducha, który unosi się nad Brukselą. I to dlatego platforma, której Paweł jest członkiem, i teksty, które ty też pisałeś o tym muzeum, to jest taki papierek lakmusowy tego, jak w Europie chce się przezwyciężyć europejską przeszłość po to, żeby służyła temu projektowi politycznemu, który idzie w duchu federacyjności. To jest pewne wyzwanie dla Polski, ale to wiemy o tym, że ono jest i tutaj nie ma żadnej zmiany, bo ono jest i będzie. No i Rosja też jest wyzwaniem, które jest i będzie. A jednocześnie Białoruś pokazuje, że też jest cały czas, są potrzebne i są przed nami jakieś polityki historyczne, które powinny być robione w stosunku do naszych wschodnich sąsiadów, którzy walczą z Rosją. I to jest też oczywiste. Tutaj już powracają echa Giedroycia, sporów, powracają znowu spory prometeistów, realistów, ale to są wszystko rzeczy, które my mamy w polskiej kulturze przećwiczone. To są po prostu nowe okoliczności, ale w których podstawowe stanowiska, no choćby jak właśnie prometeizm czy realizm, czy prometeizm i egoizm narodowy, o tak bym powiedział, czyli prometeizm, taki piłsudczykowsko, insurekcyjno-romantyczny z jednej strony, a kategoria egoizmu narodowego, endecka, czy realizmu geostrategicznego, jakkolwiek to nazwać, z drugiej strony. Ale to są rzeczy stare, one tylko powracają w nowych szatach, ale te rzeczy były ćwiczone przez poprzednie pokolenia i będą wyzwaniem w przyszłości. I tutaj z tej perspektywy dziedzictwo Rzeczpospolitej obojga narodów, w końcu Litwini demonstrują, używając pogoni, która jest już oficjalnym symbolem, godłem państwowym Litwy niepodległej, prawda? Jakby to pokazuje, że ta przeszłość nie ucieknie. Tak, Białorusini, tak, tak. No, pokazuje, że ta przeszłość jest wspólna i ona nas dzieli albo odróżnicowywuje od Rosjan. To jest pole, na którym będą się rozgrywały różnego rodzaju polityki też. Polskie, białoruskie, ukraińskie, litewskie, rosyjskie. Jak zwykle znowu jesteśmy z tej
tam punktem odniesienia jest Moskwa i neostalinowska, neoimperialna w ogóle polityka, bo przecież tu mówię się o Ukrainie, no to tak naprawdę Putin poniósł porażkę, bo na początku rysował mapę Noworosji z czasów Katarzyny Wielkiej. To była wojna o w ogóle, tam chodziło i o Charków, i o Odessę, i o całą południowo-zachodnią Ukrainę. Nie tylko o te obrzeża, tylko w zasadzie pół Ukrainy tak naprawdę, bo to jest w zasadzie połowa tego państwa. Argument był historyczny jak najbardziej. Panie profesorze. Inflacja tematów. Ja zacznę od tej prywatyzacji, od której pan redaktor był uprzejmy rozpocząć, tym bardziej podkreślając zasadność adaptacji pojęcia polityki historycznej. Otóż rzeczywiście następuje prywatyzacja polityki historycznej w dwóch wymiarach. Po pierwsze, komercyjne firmy zatrudniają często w świecie zachodnim zawodowych historyków, żeby przedstawić ich dzieje. Oczywiście w wypadku niemieckim ma to pewien element katarzis, prawda, żeby uwiarygodnić się na rynku, ale to nie dotyczy tylko takiego aspektu. Po drugie, miejsce historii państw, narodów, klas społecznych i tak dalej często zajmują historie indywidualne. Człowiek jest zainteresowany dzisiaj historią, bo interesuje się tym, co robili jego przodkowie. Z jednej strony to bardzo dobrze, ma to walory edukacyjne. Z drugiej zaś strony często wiąże się z tym, że nie interesuje się czymkolwiek poza samym sobą. Że to jest element jeszcze bardziej posunięty indywidualizacji, egoizmu, partykularyzacji i niewrażliwości na innych. No. Więc ja się kompletnie nie zgadzam z tym, co padło na temat naszych wschodnich sąsiadów. Otóż w jaki sposób, odwołując się do polityki historycznej, do tożsamości zbiorowych, można stawiać na posthistoryczną młodzież z sektora IT w Mińsku, czy młodzież z Kijowa, czy Dniepropietrowska, czy zachodniej części Ukrainy, prawda? Która w olbrzymim stopniu ucieka od własnej ojczyzny i jej przeszłości. Historycznie myślą z reguły pokolenia 40 kilka plus. No, które wyrastały z dziedzictwa ZSRR, a których głównym doświadczeniem życiowym nie był Związek Radziecki. Był rozpad Związku Radzieckiego, niewyobrażalna bieda, prawda? I dzikie pola w archetypicznej niemal postaci w latach 90. z feudałami i tak dalej. Otóż stalinizacja w Rosji nie jest pomysłem Putina. Stalinizacja w Rosji w latach 90. była oddolnym buntem ludu przeciwko jelcynowskiej oligarchii okradającej własny naród. Stalin był tym, który zabijał, prawda, i tak dalej, zabijał wszystkich, prawda? Przede wszystkim zabijał skorumpowane elity, prawda? Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, jedyna względnie niezależna parlamentarna siła od Kremla, taki komitet walki z korupcją imienia Józefa Stalina, prawda? Dla nas brzmi to paranoicznie albo kabaretowo, prawda? Natomiast odzwierciedla głęboką traumę, którą przeszły tamte społeczeństwa. Więc moim zdaniem jesteśmy tutaj w pacie, prawda? No przepraszam, ale w Kijowie banderowcy przejęli władzę. Oficjalna polityka historyczna Ukrainy jest jednoznaczną, pozbawioną niuansów, rehabilitacją kolaborantów hitleryzmu oraz ukraińskiej powstańczej armii. No. Jeśli mówimy o Muzeum Powstania Warszawskiego, to dlaczego Rada Najwyższa Ukrainy przyjmuje dzień imienia Piotra Diaczenki, który tłumił to powstanie warszawskie, prawda? To nie jest tak, że historia Ukrainy jest tak ograniczona, że składała się tylko z Szuchewicza, Bandery i Hetmana Sachajdacznego. Jest wiele innych etosów, postaci, epizodów, z których można to konstruować. Spróbujmy sobie wreszcie w Polsce zadać pytanie, dlaczego wybrano akurat to? Jakie my popełniliśmy błędy, o ile popełniliśmy, o ile mieliśmy na to wpływ, to jest jeszcze inna sprawa. Prawda? Ja nie mam cienia wątpliwości, że w Moskwie na pewno są bardzo zadowoleni z ukraińskich wyborów na niwie polityki historycznej. Prawda? To nie ulega dla mnie najmniejszej wątpliwości. I też nie świętowałbym tego, co się dzieje na Białorusi. Ci, których zatrudnił teraz Aleksander Łukaszenko, a których usiłował nie zatrudniać przez ostatnie lata i którzy zdaje się, że mu przypomnieli, że musi ich jednak zatrudnić ostatecznie, którzy przyjechali ze wschodu, już pokazują flagi z pogonią używane przez nielicznych, ale istniejących białoruskich kolaborantów hitleryzmu, z którymi zresztą Armia Krajowa na Grodziszczyźnie miała olbrzymie kłopoty. Ale wskazałby pan profesor właśnie na te dwa obszary, Polskę i Białoruś i Ukrainę, jako polskiej polityki historycznej nie, i teraz myślę, istotne? Myślę, że przy całych niegdysiejszych nadziejach i sympatii myślę, że karta Ukrainy jest już zakończona. Jeśli spojrzymy na demografię Ukrainy, kraj, który miał 52 miliony w końcu Związku Radzieckiego, ma prawdopodobnie około 17-20 milionów mniej.
Myślę, że nie było żadnej wojny o Noworosję, interesy Rinata Achmietowa były dużo ważniejsze i silniej legitymizowane niż fantasmagorie różnych Strzałkowów, prawda, i tego typu postaci. Jakby idąc dalej tym wątkiem, zanim tego powrócę, otóż ci, którzy rządzą Rosją od wielu lat, nie są ani stalinistami, ani antystalinistami. Dla nich polityka historyczna jest wyłącznie instrumentem. No. Jeśli znajdą modus vivendi, o którym olbrzymia część rosyjskiej oligarchii marzy ze światem zachodnim, będą mogli spokojnie sprzedawać surowce, się bogacić, w jeden dzień ukrócą wszystkie oddolne restalinistyczne usiłowania, dążenia, tendencje w rosyjskim społeczeństwie. Bo te tendencje z reguły są oddolne. Państwo rosyjskie nie gloryfikuje Stalina samo w sobie. Ono jedynie nie przeszkadza w dokonywaniu tego, prawda? A może dosyć dużo, prawda? Po tym, co się stało. Więc moim zdaniem tu jesteśmy w absolutnej kropce. Znaczy każdy wybór w tej materii polskiej polityki będzie obarczony olbrzymimi ryzykami i gigantycznymi kompromisami z naszej strony. Nie, myślę, że generalne wyzwania zarówno na wschodzie i na zachodzie wiążą się wcześniej czy później z II wojną światową. Prawda? To znaczy doświadczenie niemieckie jest adaptacją teorii totalitaryzmu do doby postmodernistycznej. Na czym to polega? Otóż teoria totalitaryzmu, która była bardzo ważną bronią ideologiczną w czasie zimnej wojny, mówi, że istotą XX wieku było zderzenie wolnego człowieka z systemami totalitarnymi, czy z totalitaryzmem w liczbie pojedynczej. Miał tam swoje warianty, ale to był totalitaryzm, prawda? Cóż to oznacza w sensie interpretacji II wojny światowej? To znaczy, że II wojna światowa w istocie była apogeum ery totalitaryzmów i że jednostka była wówczas najbardziej tłamszona w ludzkich dziejach. No. Cóż to oznacza w praktyce? No w praktyce oznacza to, że rodzina pani Steinbach oraz ofiara hitleryzmu z Polski, Jugosławii, ZSRR czy kogokolwiek innego, jest uniwersalną ofiarą totalitaryzmu. Prawda? Wszystkie ofiary są w tym momencie równe, bo wszystkie padły ofiarą tego samego. A więc w tym momencie rzeczywiście Holokaust jawi się jako projekt europejski, jak był w jednym z artykułów w Szpiglu. Prawda? No a w tym momencie, gdzie są polskie interesy? Prawda? Gdzie jest prawda historyczna i tak dalej. Otóż drugim paradygmatem, który wyjaśniał zawsze II wojnę światową, był paradygmat antyfaszyzmu. No, to znaczy, że były dwie strony. Jedna była dobra, to nie znaczy, że wszyscy walczący po jej stronie byli aniołami. Druga była zła, tak ze względu na głoszoną ideologię, jak i na próby jej aplikacji. Jest taka książka, w Polsce oczywiście kompletnie bez echa, bo kogo by tego typu książki w Polsce interesowały. Transatlantycki antyfaszyzm, napisana przez amerykańskiego autora. To okazało, że były tak naprawdę, było ileś antyfaszyzmów, a dwa główne. Jeden był jakby lewicowy, w olbrzymim stopniu przyjęty przez Stalina w wyniku wojny hiszpańskiej, a drugi był bardzo luźnym sojuszem od rasistów z amerykańskiego południa po socjaldemokratów. Wszyscy mieli jakiś interes i powód, żeby walczyć z faszyzmami, a nazizm był szczytem wszystkich faszyzmów. Bardzo wygodny dla Polski temat i pozwalający pozycjonować się, prawda? Odchodząc od teorii totalitaryzmu i pozostając przy interpretacji II wojny światowej, po której byliśmy po dobrej stronie. Otóż, jeśli chcemy mieć wobec kogokolwiek jakiekolwiek roszczenia i nie chcemy płacić jakichkolwiek roszczeń, to możemy to czynić wyłącznie jako zwycięzcy II wojny światowej. Nawet jeśli to zwycięstwo było prusowe, gorzkie, etc., etc. Ale tylko w takim wypadku. Inaczej nie mamy nic do powiedzenia. Przy przyjęciu teorii dwóch totalitaryzmów wszystko się może zdarzyć. Nie chcę już tu odwoływać się do kwestii granic, prawda? Ale obecne granice w Europie są pochodną II wojny światowej. Jeśli bronimy statusu Krymu, prawda? I tak dalej, no to możemy to robić wyłącznie stojąc na gruncie KBWE z lat 70. oraz 45.
roku. A mamy pewien interes, by tak było. Uznanie Kosowa moim zdaniem było tutaj historycznym. No, ktoś to Lech Kaczyński zwraca uwagę na różnego rodzaju konsekwencje, które będą wynikały w przestrzeni globalnej z kasusu Kosowa. I to jest moim zdaniem klucz w tej chwili polskiego problemu. Jeśli dalej będziemy brnąć w próbę wypisania Polski z koalicji antyhitlerowskiej, umieszczenia jej gdzieś między Hortim, Tiso, Antonescu, UPA i Brygadą Świętokrzyską, to niestety skończy się to wcześniej czy później katastrofą, tym bardziej, że kolejne pokolenia będą mniej uwrażliwione na historię, nawet jeśli będą miały dobre intencje w tej materii, ale taki jest niestety współczesny świat. Więc boję się, że prawdziwe wyzwania dopiero przed nami. Diagnozę mieliśmy trafną w tym, że historia powraca. Natomiast nie wszystkie metody, nie każdy ma broń, którą wzięliśmy z arsenału, jest bronią, która może służyć do czegokolwiek innego niż popełnienie samobójstwa. Dziękuję. Proszę panów, no pora już kończyć nasze spotkanie. Myślę, że było niezwykle obfite w rozmaite wątki, których w wielu momentach zapewne nie wyczerpaliśmy. Właściwie dopiero je podjęliśmy. Ale ta książka Pamięć Polski, Pamięć Sąsiadów, Pamięć Europy skłania do tego, żeby już poza wysłuchiwaniem dyskusji samemu w zaciszu lektury, jeśli tak można powiedzieć, pochylić się nad tą materią. Pewien niemiecki filozof powiedział, że przeszłość jest zbyt ważna, żeby ją zostawić historykom. I jeśli ten komplement nie wyda się nadmiernie osobliwy, to autor z pewnością w tym sensie jest kimś więcej niż historykiem. Bardzo panom dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję i państwu. Do zobaczenia.